Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać sobie takie oto pączki, czy też po prostu bułeczki, szczupłe pączki na tłusty czwartek. Wiem i mam świadomość tego, że zapewne większość z Was pozwoli sobie na coś bardziej kalorycznego w tłusty czwartek, ale myślę, że takie pączuszki również są bardzo smaczne. Nawet jeżeli nie na tłusty czwartek, to z innej okazji też warto je przygotować. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak je wykonać, no to zapraszam Was. Do przygotowania naszych bułeczek, czy też po prostu pączków z piekarnika, będą nam potrzebne następujące rzeczy. Mąka. Ja mam tutaj wymieszaną mąkę pełnoziarnistą z mąką pszenną typ 650. Cukier trzcinowy. Serek homogenizowany. Jedno żółtko. Olej rzepakowy rafinowany, koniecznie rafinowany. I jeszcze kawałeczek świeżych drożdży. No i będzie nam potrzebna jeszcze woda, koniecznie ciepła. Dodatkowo będzie nam potrzebne jeszcze jakieś nadzienie do naszych bułeczek i ja tutaj mam to lidlowe masło orzechowe i właśnie do środka będę sobie wkładała to masło, ale możecie użyć na przykład jakiegoś dżemu, co tylko Wam przyjdzie do głowy. Dodatkowo jeszcze moje pączuszki czy też bułeczki wzbogacę sobie o taką posypkę w postaci cukru pudru zrobionego z cukru brązowego. I żeby zrobić cukier puder z tego właśnie brązowego cukru, musimy go sobie rozgnieść na takie malutkie kawałeczki. Ja zrobię to dwoma łyżkami, raczej łyżką i łyżeczką. Jest to trochę żmudna praca. Jeśli macie na przykład młynek do kawy, to możecie to zrobić młynkiem do kawy. Blenderem raczej nie wyjdzie, ale jeżeli nie macie, no to możecie się troszeczkę pomęczyć, tak jak ja, i zrobić to łyżką i łyżeczką, rozgniatając po prostu cukier. No i trochę pomordowałam mój brązowy cukier. Wyszło coś mniej więcej wyglądającego tak jak cukier puder, aczkolwiek mam świadomość, że to nie jest no, taki sam dobrze zmielony proszek jak w przypadku cukru pudru, ale myślę, że taki też będzie ok. Tak więc jeżeli chcecie się troszeczkę pomęczyć, no to polecam Wam wykonanie właśnie takiego cukru pudru. Zaczynamy sobie od tego, że do cukru trzcinowego dolewamy koniecznie ciepłą wodę. Dodajemy tutaj drożdże i wszystko sobie rozpuszczamy. Następnie dolewamy sobie tutaj olej. Dodajemy żółtko. Następnie serek homogenizowany. I teraz wszystko sobie znowu mieszamy. W tej chwili naszą mieszankę wlewamy sobie do wcześniej przygotowanych mąk i tak wstępnie sobie wszystko mieszamy. I kiedy wszystko mamy tak wstępnie połączone, no to zabieramy się za zagniatanie naszego ciasta. Tak wygląda już moje wyrobione ciasto. Teraz to ciasto przykrywamy sobie ściereczką, żeby było mu cieplutko. I takie ciasto stawiamy sobie w jakimś ciepłym miejscu, żeby miało po prostu jak wyrosnąć. Ja swoje ciasto zostawię po prostu na grzejniku. Zostawię je na jakieś pół godziny, góra 40 minut. Mam nadzieję, że w tym czasie sobie ładnie wyrośnie. I tak się prezentuje moje ciasto po jakichś 30 minutach od wyrastania, od rozpoczęcia wyrastania. Tak jak widzieliście, ja swoje ciasto przełożyłam na ściereczkę, ponieważ po prostu wtedy stykało się bezpośrednio z grzejnikiem i mogło szybciej podrosnąć. Teraz tak przygotowane ciasto podzielę sobie na 4 części, bo z tych porcji, które podałam, wyjdą jakieś 4 bułeczki. Tak więc podzielę sobie to ciasto na równe części, no i będę formowała z nich pączuszki.
Jako, że ja będę robiła pączuszki z nadzieniem, to też formuję sobie z nich takie cosik. A następnie do środka wkładam jakąś łyżeczkę masła orzechowego. No i sklejam po bokach. Formuję taką bułeczkę. Z podanych proporcji, tak jak widzicie, wyszły mi 4 bułeczki. I teraz z wierzchu troszeczkę je spłaszczam, żeby one sobie ładnie urosły w górę. I teraz takie spłaszczone bułeczki odstawiam znowu w ciepłe miejsce na jakieś 10-15 minut, aż one sobie podrosną. Kiedy podrosną, wstawię je do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i będę je piekła góra 30 minut. Wyglądają moje pączuszki dopiero co wyjęte z piekarnika. Mam nadzieję, że przepis na takie pączuszki Wam się spodoba i że być może go wypróbujecie. A teraz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do oglądnięcia innych moich filmów. No i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! Jeszcze na koniec jedno słówko do miłośników pączków smażonych. Powiem Wam szczerze, że te wymiatają, po prostu są pyszne. Niebo w gębie. Polecam Wam ich wykonanie naprawdę z czystym sercem. Na pewno jutro się nie rzucę na inne pączki, tylko na te przygotowane przeze mnie. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się.